potrzeba serca, pragnienie, a też znaki, które w ostatnich dniach przychodzą, każą mi podzielić się z czcigodnymi wiernymi, że bardzo bym chciał w najbliższą niedzielę, to jest 29 września, udać się do Bliznego, kawał drogi, kawał świata, bo to jest od Rzeszowa droga w kierunku Sanoka, przed Sanoka czy Krosna, przed Brzozowem, gdzie jest góra, gdzie 400 lat temu objawił się święty Michał Archanioł w czasie jednego z takich napadów tatarskich, plemion tatarskich na Podkarpacie. Wziętych w jasyr zostało kilkudziesięciu ludzi, 60 zostało odbitych za sprawą chówców anielskich, na czele których stanął święty Michał Archanioł, 1624 rok. My Polacy o tych rzeczach nie słyszeliśmy. Rzeczy przed nami na podobny sposób jak Gieczwald, w jakiś sposób zakryte. Mówię tu o potrzebie serca, ona się też rodzi z tego powodu, że tam w połowie drogi na tą górę, gdzie jest kościół, trzeci od tych, które były budowane na cześć właśnie tej interwencji nieba, interwencji Michała Archanioła, dwa były drewniane, spłonęły, teraz jest tam murowane miejsce, miejsce, jakby powiedzieć, mające przywilej i dzień 29 odpustów papieskich dany przez papieża ponad Benedykta XIV, więc to jest też ta pierwsza połowa XVIII wieku. W każdym razie mi miejsce bliskie, trzy razy na pewno, jeśli nie cztery, jeździłem do Bliznego na rekolekcje ignacjańskie. Tam właśnie w połowie drogi między tą drogą, która na dole idzie z Rzeszowa do Sanoka, czy tam Brzozów, do Brzozowa przez Starą Wieś. Na dole jest kościół parafialny. Piszą, że najstarszy drewniany kościół w Polsce z 15 bodajże wieku, a może i też najstarszy jeszcze wśród szerszego regionu. I w połowie drogi między górą, szczytem góry, gdzie jest kościół dedykowany świętemu Michałowi Archaniołowi, jest dom sióstr zawierzany, gdzie ileś tam razy jeździłem na rekolekcje ignacjańskie w czasach kleryckich. Na spacer się chodziło na górę Michałek. Tam siostry mówiły, to jak na spacer księży tam na górę Michałek się udać. No widziałem, że tam jest kościół, ale nigdy nie wiedziałem, że to jest miejsce objawień Michała Archanioła. Nie umiałbym dzisiaj powiedzieć, czy siostry o tym mówiły, czy tak wierzą. Czy wierzą tak, jak się czyta materiały dotyczące właśnie objawień świętego Michała Archanioła, wydawane przez Michaelitów, zakon założony przez błogosławionego Bronisława Markiewicza. To jest pierwszy salezjanin, który został na ziemię polskie wysłany. Bodaj składał, są różne świadectwa, ale śluby wieczyste na ręce samego księdza Bosko. Potem został wyrzucony od salezjanów za sprawą wizytacji, która miała miejsce, że nie chciał się zastosować do kosmopolitycznych norm rzymskich, nie chciał po prostu młodym ludziom według tamtych statutów zezwolić na picie alkoholu i członkom domowników. Zwizytowano go i wyrzucono od salezjanów. W każdym razie Michaelici w swoich materiałach piszą, że cała opowieść o świętym Michale, o chówcach świętego Michała, to jest legenda. Legenda. Żaka legenda. No wyszłoby, że i kościół z legendy i cała opowieść o tym cudzie to legenda. No, ja nie wierzę w legendę, wierzę w cuda, więc dzielę się z wiernymi, że chciałbym bardzo pojechać. Znaki, które by też do tego skłaniały, no to taki sprzed 2 lat
jak tu zacząłem odprawiać i zaczęła przychodzić taka pani, która mnie kontaktowała z panem bodaj Sławomirem z Wiednia, który dzwonił i mówił: księże, ksiądz powinien dla nas odprawić mszę tam na właśnie tej górze w Bliznę. Ja mu nie mówiłem wtedy o tym, że wiem to miejsce, znam to miejsce. No, dzisiaj już ci ludzie się w jakiś sposób tam do mnie nie przyznają, a msza święta należałoby odprawić. No, inne znaki, które przychodzą, no to jest pan Mieczysław, który przysłał materiał, gdzie tam pan Mrotek wzywa chówce do stawienia się. Ja rozczytuję, dla mnie, że najlepiej tak tutaj też przy stole, jak rozmawialiśmy, najlepiej by było pojechać tak, żeby się tam nikomu nie napraszać, nikomu też jakoś w drogę nie wejść. Więc z tego, co mi jest wiadome, to tam bodajże o 10:00 pan Mrotek zwołuje wszystkich na jakieś takie, no, na pospolite ruszenie na modlitwę. Ja tutaj mam o mszę świętą rano, potem o 15:00 jest msza święta odpustowa właśnie, nie źle mówię, msza święta, nowa msza na górze tam właśnie w kościele, no, czyli należałoby to wszystko zrobić później. Trzygodnik wiernych informuje, że w niedzielę tu by wszystko było pół godziny wcześniej, to znaczy o 7:00 byśmy się tutaj spotkali, byłby różaniec, potem msza święta, to jest dzień też moich imienin, więc bym po mszy świętej zaprosił na śniadanie imieninowe, kto tutaj będzie, a potem bym jechał, jeżeli z zamiarem, żeby tam się pomodlić i mszę świętą odprawić, więc byłoby pewnie na wieczór, gdzieś koło godziny 18:00, jak już tam tą mszą odpustową skończą na górze, gdzie by mszę przyszło odprawiać, tego jeszcze w tej chwili nie umiem powiedzieć, gdzie Pan Bóg da. Na pewno by na górę należało wejść i drogę krzyżową odprawić. No i jeżeli by spośród trzygodnych wiernych był ktoś, były osoby, które chciałyby się z taką pielgrzymką udać, to proszę, żeby powiedziały, dlatego że w jakiś sposób trzeba tą drogę, no, rozstrzygnąć, jak się udać. Należałoby mi myśleć, żeby pojechać samochodem pielgrzymkowym, czyli samochód kaplica, żeby odprawić mszę świętą w najbardziej godziwy sposób. Jakby przyszło, że nas jest, więc jakbym jechał czcigodny pan, no to jest jedna osoba, która by mogła dojść jako pielgrzym. Gdyby nas było więcej, należałoby pomyśleć o tym, żeby drugi samochód mógł pojechać i żeby trzygodni wierni, jeżeli tylko chcą, będą takie możliwości, środki, żeby pojechać. No jeszcze mówię o tych znakach, że to jest 400 lat, więc no, drugi raz już nie będzie 400-lecia od tego cudu, bo to tam datami to w innym okresie przypadało, bodajże bardziej wiosennym czy letnim, no ale jest 400 lat od tego wydarzenia, więc jak nam przychodzi żyć w takich czasach, tym bardziej, że no na pewno jest tak, że nas Polaków się tymi wiadomościami nie rozpieszcza o takich interwencjach. Żyjemy w czasach, gdzie nam się każe wierzyć w czarownicę z Medjugorje, tak? Jakąś tam. Znaczy, być może nam się Matka Najświętsza objawiała na początku, ale kontraktu Matka Najświętsza w Medjugorje nie ma podpisanego. I ja nie jestem kościołem, ale ksiądz Augustyn Weichsel na prawdziwości objawień w Gieczwałdzie kazał dziewczynkom zapytać prosto, długo będzie przychodziła, i Matka Najświętsza powiedziała do 8 września, a potem jeszcze doszło do 16 września z tytułu, że nie nadeszła figura. Więc należałoby tę wiedźmę z Medjugorje pytać, długo będziesz jeszcze przychodziła? No jak powiesz, że do końca świata, to należałoby zapytać, a kiedy koniec świata nastąpi? No i wtedy już byśmy wiedzieli z rozeznania takiego, jak każdy katolik może
może poczynić, że albo nie wie, kiedy koniec świata będzie, albo wie i mówi, no tak wie i mówi, to działa inaczej niż Pan Jezus, bo Pan Jezus odpowiadał, że tego dnia nawet Syn Człowieczy mówił o sobie jako człowieku, że nie zna, jako Bóg wie, ale jako człowiek nie, z pokorą Pan Jezus odpowiada. W każdym razie my w żadną wiedźmę z Medjugorje nie wierzymy, natomiast w objawienie świętego Michała Archanioła, że to nie żadna legenda, tylko miało miejsce, chówce anielskie stąpiły i rozgromiły Tatarów i odzyskało, nas została wolność tych kilkudziesięciu ludzi, którzy zostali wzięci w jaz. Więc jest okoliczność, żeby się tam udać. Z trzygodnymi wiernymi się dzielę, módlmy się, żeby żadne moce piekielne i źli ludzie pieku zaprzydani na przeszkodzie nie stanęli. Jeszcze raz mówię, że chciałbym tutaj odprawdzić mszę świętą i udawać się, żeby na porę późną, żeby nikomu nie być w jakiś sposób, nie stanąć na przeszkodzie, jeżeli by byli jacyś wierni, którzy jeszcze wtedy w bliznę będą, jest to niedziela na mszy świętej, by nie byli i chcieliby przyjść na mszę świętą kapłana, którym jestem, ekskomunikowanego przez heretyka Bergoglio, no to będzie taka okoliczność, jeżeli tam bezpiecznie, daj Boże, na wieczór, mogę dziś podać godzinę, daj Boże, na 18 uda się dojechać. Proszę. A jeszcze Pan mówi, gdzie, no jakby, no, ale to trzygodni wierni pojadą. Daj Boże. No do Was mówię i nie słyszą, to miejsce, gdzie by w jakiś sposób, no, należało się spotkać, to stary kościół, czyli przy drodze głównej, stamtąd ruszyć do góry, zobaczyć, gdzie będzie możliwe odprawienie mszy świętej. Proszę się modlić na te intencje, żeby jeżeli by byli jacyś piekielni ludzie, którzy by chcieli przeszkodzić, czy uszkodzić samochód, czy po drodze nas w jakiś sposób sprzątnąć mnie, żebym tam nie dojechał, żeby tak święty Michał Archanioł stąpił i Tatarów pogonił tak w tej, stanął za kapłanem, tym bardziej jeżeli dzieją się takie rzeczy, Pan Mrotek zaprasza tam, ludzie pytają o mszę, Pan Mrotek nie powie, bo każe, bo mamy chronić naszych kapłanów, a którzy to są ci nasi kapłani, których mamy chronić? I co im grozi? Ekskomunika od kogo? Od Bergoglia? No to należałoby i sobie i ode mnie, kto słyszą, i życzyć w tej chwili. Przecież to zaszczyt jest. Jeżeli ktoś pozostaje we wspólnocie wiary z Bergoglią, pozostaje we wspólnocie z apostatą, dokonuje aktu faktycznie apostazji. Powinni się kapłani pchać, garnąć. A święty Michał ich obroni, nawet jak ich wyrzucą z posoborowych struktur. Dadzą jasne świadectwo o tym, że wierzą w Boga Wszechmocnego. I jak czcić interwencję z nieba, świętego Michała z chówcami anielskimi, a jednocześnie świeccy mają bronić kapłan, że nie wiadomo, czy tam sza będzie, jaki tam ksiądz przybędzie, bo czego się boją? Kogo? Ludzi? Chwałę trzeba Bogu oddać. Jak nie dojedziemy samochodem do góry, znak postawią, czy jakieś służby, znajdziemy inne miejsce. Znajdę inne miejsce, gdzie odprawić mszę. Także informacja do czcigodnych wiernych. Proszę się modlić na tę okoliczność, na tę intencję i Bóg zapłać czcigodnym wiernym, którzy do tych w jakiś sposób znaków, które przychodzi odczytywać, żeby się tam udać. Mimo, że to kawał drogi, ale trzeba się udać. Mi trzeba się udać.